ty stań tu, a Samek tam, tam, ty stań tu. No i dobrze. I daj mi mikrofon. No jak nie spiedniczam, to będzie to dam. Bardzo dobrze. Ale jakie pytania? Bardzo dobrze. Jak zawsze? Jedną. Ty? Jedną. Ty? Ja nie trafiłem, no. Ale jedną. Dobra, orzeł, spokojnie. Dobra, ja zadaję pierwsze pytanie. Tak jest, proszę bardzo. Panowie, w skrócie opiszcie cały przebieg spotkania. No co powiem. Oni próbowali coś tam pokombinować, coś tam popresować. Najwidoczniej im nie wyszło. Okazaliśmy się lepsi o wiele. No, bez podjazdu. Dziękuję, następny. Nie, jeszcze teraz ja. Każdy musi powiedzieć, każdy musi powiedzieć. No to wyglądaliśmy lepiej. Pierwsza połowa, jeszcze nie weszliśmy na odpowiedni rytm. Lecz w drugiej przejęliśmy pełną inicjatywę i przechyliliśmy szale na swoją korzyść. Dziękuję. Następny. No co, pierwsza połowa nie była doskonała w naszym wykonaniu. Zaczęli nas presować, nie wiedzieliśmy co grać. No, w szczególności ja grałem takie agresywne, długie piłki. Nie wychodziło mi to. Strzeliliśmy dwie bramki, następna druga połowa była nieco lepsza. Dołożyliśmy chyba 3 albo 4 bramki. Nie wiedzieli co zrobić, nie wiedzieli co zrobić. Dziękujemy. Dobrze. To żebyście lepsi, nie wiem od dziś. Ale, Motek, powiedz, jak ty to robisz? Jak ty robisz, że jesteś takim liderem? No proszę, powiedz to. Co ja mogę powiedzieć? Skromny chłopak, dobrze rozumiemy, dziękujemy. Poczek, pytanie teraz do ciebie. Jak to robisz, że strzelasz takie piękne bramki? To jest stadiony świata. No Messi z najlepszych czas, lewa noga taka ułożona. No co, trochę techniczki, dużo siły, samo na... No, siła razy ramy, dokładnie. Pytanie. Przepraszam cię, ja się nie zadałem Frankowi. Franciszku, jak ty to robisz? Napastnicy w przeciwnej drużynie? No nie istnieli przy tobie. To tyle, kasacja, Sergio Ramos. Teraz piją. Pan kłamie. Koniec. Proszę. Nie, ja już. Tak, już koniec? Tak. Dzięki chłopaki. Na wywiad.